Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na pierwszy odcinek z nowej serii. Jak widać, TSW 4 wkroczył na salony. Jestem ciekawy, cóż tam zbadziewili. Czemu musieli akurat kolejną część wypuszczać? No ale cóż. Zobaczmy intro. Przebogate intro, co tym razem będzie. A, Focus ich przejął, no ta. To muszę przyznać, że przebogate intro było. Chyba, że jeszcze będzie. Będzie. Witaj, Polak. Od czego chcesz zacząć? Z doświadczeniem zalecane w oparciu o twój profil. Okej, z doświadczeniem niech będzie. Menu, jak widać, za bardzo się nie zmieniło. Widzę, że moją postać zaimportowało. 132 level, fajnie. Profil. Zadania trasy. Niby zaimportowało, a pokazuje mi tutaj, że mam na minus jeden. Alive. Jakoś tego kreatora nie używałem w poprzedniej części. Kurde. Sklep już otworzeni? Elegancko. Tylko się chyba jeszcze nie wgrywa. Coś tak czuję. Zobaczmy, jakie ma ustawienia. Ej, 4K. Niesamowite. Mgła wolumetryczna. Zmycie w ruchu, zapisz grę włączone. Dobra. Ej. Jak sterowanie, coś pozmienialiście? Czy nie bardzo? Tak na pierwszy rzut oka. Góra dół gałką powiększeniem. Dobra, walić to. 4K jest, jest. To lecimy jak zawsze do pociągów. Mój profil, zadania trasy, pociągi, trasy. Dobra, zobaczmy, jakie trasy są. Centrum szkoleniowe, trasa, o, to chyba coś nowego. Antylopa. TGV to jest jakby w ramach wstecznej kompatybilności dostałem. To jest też było w poprzedniej, w trójce było. Dostałem w czwórce. To zasadniczo też było. Aha, bo tu się nie wybiera. No dobra, przepraszam bardzo. Tu się wybiera teraz. O, bostonski sprinter. To raczej też już było. Bo mam 4211, dobra. Czyli tak na pewno to jest nowe. 269 tras. Znaczy przejazdów jakiś. To też było. Antylopa jest nowa. To było. To przynajmniej dla mnie jest nowe. Teżowe LGV. Czyli tak, z nowych tras, no to jest, wygląda tylko to. Ta antylopa. I chyba to. Najbardziej mnie rozbawiło to, że jak się grę kupuje na Xboxie, to jest napisane, że ona nie ma języka polskiego. I zakładałem, że no okej, no w dwójce było wszystko spolszczone, w trójce już tak po łebkach jechali. No i założyłem, że w czwórce w takim wypadku nic już nie będzie po polsku, ale jak widać jest i menu po polsku i opis trasy też. Dobra, nie marnujmy czasu, jedziemy tym. Poczuj wiatr we włosach w międzymiastowych szybkich trasach Wielkiej Brytanii. TSW 4. Czekają na ciebie ekspresowe połączenia na słynnej trasie East Coast Main Line. Nie znam tej słynnej trasy. I pomiędzy Peterburgiem, tak, a Doncaster przez angielskie pola z winnymi, lśniącymi pociągami. Dobra. Scenariusze, rozkład jazdy, moduły szkoleniowe. Kurde, brakuje mi takiego czegoś jakby wprowadzenia w daną trasę.
Ale przynajmniej dużo scenariuszy jest. To jest pocieszające. Ej. Ja to się nadal w tym nie orientuję, ale wejdźmy modułem. Zróbmy moduł szkoleniowy na początek. No i tu mamy jakby tą wprowadzenie do tej trasy. Dobra, jedziemy, kurde. Nie mogę się doczekać. Jakie ładne różowe niebo. Wprowadzenie do trasy. Dajesz. Jestem ciekawy, jak będzie się daleko obraz dorysowywał. Welcome to your first day as a trainee driver here on the East Coast Mainline. First opened by the Great Northern Railway in 1850, Peterborough is a vital station on the East Coast Mainline network. This station acts as a major interchange and serves the North and South Mainline traffic, as well as long-distance and local East and West services. Naciśnij, aby rozpocząć. No, ładnie wygląda. There's a missing route map over there. Fix that while you're here. 60 klatek raczej jest, ale takie mało stabilne. Tekstury ostre, jak na Xboxie. Na Xboxa. Standard. O, tutaj. Trochę teksturka, no. Ale to... Panie, to się przypatrzyło kiedyś. Niebo. Ciekaw jestem, czy oni czasem w kolejnej części nieba wolumetrycznego tylko nie dodali. Ale chyba w którejś już to było. CCTV. No, ta tekstura to taka trochę mało ostra. No ładnie. Chodźmy. Biegajmy. Da się poskakiwać? Chyba nie. I mamy tutaj, tak? Fajna trasa. Duża, że tak powiem. There are more tasks to find. London. So be sure to apply the route maps. Refill water bottles, restock kupa stacji. And restock będzie co jeździć. To mi się podoba. Head of driver and passenger experience, Emily Turner, would like to jak drzewo wygląda. Podążaj za znacznikami, dobra. Idę. Proszę bardzo, tutaj elegancko. Ciekawe, jaki atak klonów będzie. W sumie tu koleś i tu już jego brat siedzi. W sumie to jest dokładnie ten sam, tylko wylosowało inny kolor skóry. No nieważne. Grunt, żeby się pociągami fajnie jeździło. No to nie, też nie jest ostre jak żeleta, no panie. Za co ja płaciłem? Różowy ten? Aha, dobra. Ta kawa jest jak nowa woda? Tłumaczenie baj moje. O, uważaj. To są schody, tak. Podoba mi się, że dużo ludzi chodzi. Jest poczką. Misja wyceniona, znaczy ten scenariusz na 5 minut, no ale muszę się nacieszyć. O! Coś nowego? Przestaw się Emily Turner. A co to? Jakieś scenariusze będą? Emily Turner, no ciebie już nie zdubbingowali, tak? Cześć, jak leci? Cieszę się, że mieliśmy się okazję poznać przed rozpoczęciem twojego szkolenia. Nazywam się Emily Turner, jestem kierowniczką do spraw dobrostanu. Dobrostanu? Kierowcy? Co to za słowa? Pasażera na trasie. Gratuluję osobistego uczestnictwa w stażu. Świetnie cię mieć na pokładzie. Do moich obowiązków należy dbanie o stabilność i rentowność sieci oraz o zadowolenie maszynistów i pasażerów. Upewniam się, że wszystkie potrzeby są zaspokojone. Jestem pewna, że nam w tym pomożesz. Pewnie już nie możesz się doczekać rozpoczęcia szkolenia, ale pamiętaj, że jeśli będziesz czegokolwiek potrzebować albo napotkasz jakieś przeszkody, wystarczy do mnie zadzwonić. Powodzenia, życzę miłego dnia. To coś nowego. Dobra. Siadajmy. Follow the markers to board the train before departure. Tak, podążam. Take a seat anywhere you like. Chyba jeszcze takiego nie było pociągu.
niestety, no ale gdzie mamusiu się tu wszystko pozajmowane? Halo? Serio? Dobra, usiądę z rudym czarnoskórym osobnikiem. No co tam panowie pojecie? Uśmiechnijcie się trochę. Czy rudy może być ten? No zobaczmy, jaka jest jakość włosów. Proszę bardzo, no, można rozpoznać włoski poszczególne. Poczekaj, aż pociąg ruszy, dobra. Ej, ale ja tyłem usiadłem, nie lubię tyłem jeździć. No co tam? O, takie bluzy mają? Możemy nas sprzedawać. Peterborough Station has had several different names. Originally just called Peterborough. It was later renamed Peterborough Priestgate. Then to Peterborough Cowgate in 1902, before reverting back to simply Peterborough in 1911. Wygląda jak Aisik trochę. During the 1970s, major alterations occurred to this station under British Rail. The track layout was remodeled to provide high-speed through lines and two new platforms. The original bay and through platforms and a brand new platform were built to the west of the fast lines. Dobrze, że przynajmniej pociągi fajnie wyglądają. Network Rail spent around 2.5 million pounds. Kurde, no opowiada o tej trasie, a ja go nie słucham. With the intention of increasing passenger capacity on trains and ease the movement of freight through the station. This upgrade has also seen changes to the booking office and station concourse building, along with the introduction of ticket gates. A unique feature of this route is the flashing green signal aspect, used to trial 140 miles per hour running. Although today this speed is usually not permitted, the signal aspect remains. This train is a BR class 801 electric multiple unit in LNER. They were first introduced in 2019 and were built to operate the high-speed express services across the network. As a trainee driver on this route, you will drive this train as well as the BR class 66 freight locomotive. Ładowarka. Feel the high-speed thrill of British intercity travel in train sim world. Popularne Express buty. Services await on the iconic East Coast Main Line. So hurry through the English countryside between Peterborough and Doncaster in sleek and flashy traction. Będę mknął. Podsumowanie. Przejechany dystans. To teraz tak będzie ten. Liczyło? Normalnie mam tyle milionów, że się cyfry nie mieszczą na tym. No dobra. Nie. Moduł szkoleniowy. To wprowadzenie do klas. Zastanawiam się. Nie, chyba. Menu główne. Chociaż on może mnie tu nauczy tym czymś jeździć. Dobra. Wsiadamy, jedziemy. Co prawda to będzie na tej na mapie szkoleniowej, ale zobaczymy. Azuma. In this training module you'll be learning how to drive a BR class 801 electric multiple unit. Piękna. Maszyna. During this brief introduction, you will be taken through the critical driving controls and performing passenger operations. When you are ready, climb aboard. Kurde, ja to zawsze mam takie wrażenie, że jak wchodzę do tego typu pociągów, w stylu ISA czy coś, to jakbym do wahadłowca wchodził. Take a seat in the driver's position, so that you can prepare the train for service. Daj się napatrzeć, koleś. Ciekawe, czy się dorobili kibelka. Czy jak im się zachce za potrzebą, to muszą co? Wejść tam, gdzie ludzie?
gdzie pasażerowie. To to jakby tradycyjnie jest. O, jest tutaj toalet. Można nawet dziecko przewinąć. Tylko, że to jest jakby ojciec jakby przewijał. Nie da się otworzyć. Plan toalety. Musieli plan zrobić, bo ludzie się gubili. Zlew i kibelek. No okej, no. Szkoda, że nie można zajrzeć. O, tutaj nie można nic powiesić. No dobra, idę. W sumie chciałem powiedzieć, że tyle czekałem na tą część, że nie wiem, ale dopiero tak naprawdę się dowiedziałem, że TSB 4 wyjdzie, nie wiem, miesiąc temu chyba. Nie sądziłem w ogóle, że czwórkę robią. O, jaki ładny róż. You'll be completing a full loop of the circuit and performing passenger operations when you reach the next stop. Prepare the train for departure. Jakie ten menu się trochę pozmieniało. To unlock the control desk, you'll need to insert and set the master key. Master key. The reverser is used to determine the direction of travel. Kurde, no. Tak wiem. Naprzód. Neutralny na początku? Okay. Set the headlights, as this will let others around you know that this train is operational. Światełka. Jestem ściemnione. Okay. To begin loading passengers, you'll need to open the passenger doors. Jakieś pedały. Drzwi pasażerskie? Serio? Mam otworzyć? Dobra. Ale dźwięk słaby. To co on pokazuje? Przyjmij pasażerów 320 km na godzinę. Od razu pokazuje, ile to można pędzić. Fajnie. Co my tu mamy? Sygnał dźwiękowy. Fajne. O, jak teraz czas odlicza do odjazdu. Nie time to depart. Coś pozmieniali jednak. Zamykam. Okej, tak osłona działa. Kierunkowy do przodu, dobra, to wiem. This train features a combined power and brake handle. So to get the train moving, move the handle into the power range. Siła hamowania. Okej. Okay. Aha, czyli się hamuje jak ten. Tym samym co przyspiesza. No i spoko. Czyli można by powiedzieć, że teraz będę operował tylko jednym palcem i kciukiem, żeby się rozglądać. jaka cisza jest. Niemożliwe. Nie lubię, jak pociągu nie słychać. Dobra, jedziemy. Dodaj więcej mocy i osiągnij prędkość 80 km na godzinę. Gdzie tu mam jakieś zegary? Tutaj. Trochę tak klipnie widać. Nie dałoby się tego jakoś inaczej zmienić? Jak się wjeżdża na mynie, to teraz się guzik wciśnie i on utrzymuje prędkość. Fajne. Keeping to speed limits is important. If you begin overspeeding, apply a small amount of braking force by moving the power handle into the braking range. First introduced in September 2019, the Class 801s were built as a replacement for the aging Intercity 125 and 225 sets, which were the primary trains used on the East Coast Main Line at the time. Oczka, jak światło w tunelu. The Class 801 fleet were designed as purely electric multiple units. However, they feature a single 560 kilowatt diesel engine fitted to one of the coaches for emergency use. Ale ekran to się dorysowuje przed nosem znowu.
Kiedy oni to poprawią? Tak sobie myślę, że może jak mi się uda, to drugi odcinek nagram z PC-ta, zobaczę jak na PC-ie to wygląda. Bo kupując grę na Xboxie, dostałem ją od razu na PC-ta też. Bardzo fajny bajer. Przejdź przez pętlę główną. Dobra, jedź. Rozpędź się. Gdzie to teraz pokazuje, z jaką prędkością można jechać? A, może te 320 km na godzinę to właśnie jest... O to chodzi, że można tyle jechać, maksować. Trochę słabe, jakoś się przyzwyczaiłem z prawej strony, żeby to było. Ej, ale w ogóle nie ma zegarów po prawej stronie, w prawym dolnym rogu. Może ja sobie tak ustawiłem, że jestem super ekstra wywalisty koleś i mi nie pokazuje teraz. No cóż. Prawie dwie bańki punktów zdobyłem. Dobra. Depnij jeszcze trochę. Trochę się wkurzam, że tego pociągu nie słyszę coś tego. Za bardzo. Muszę sobie pogłośnić. Jakoś ta, jakoś ta. Teraz słyszę. Na zewnątrz jest głośniej jak zawsze. Aj, 2 kilometry. No i? Jak ty fajnie koleś mówisz. Use the power handle to apply some braking force to bring the train to a gentle stop in the indicated position. No hamuje, hamuje. Może nie przelecę w samouczku. A chyba przelecę. Dźwignia awaryjna. Ej, czemu ja te wycieraszki włączyłem? No to cóż. Pierwsze hamowanie za mną. You can open the passenger doors. Tak, otwórzmy drzwi pasażerów. Na pewno będą mogli wysiąść sobie w naturę pójść. No trochę się minąłem, no cóż. Good work. Dobra. Dobra robota. Na pewno. Bardzo dobra robota. Podsumowanie. Pierwszy poziom. Od razu 5 dostałem. Piąty poziom. A ile mi tych achievementów skoczyło? Grubo. Mam jakby na PC-cie mi się to pokazuje w tej chwili na drugim komputerze. No nic. Dobra. Następny moduł wprowadzenie. Nie. Pojedźmy sobie jakąś trasę. To był 801? Wybierz trasę. To było to. Scenariusz. Jakiś na nie za długi. Utykając, poprowadź lokomotywę. Mam nadzieję, że taką prowadziłem. Do zajezdni korzystają z silnika spalinowego i przygotuj zastępczyk. Ja to chyba... Czym ja jechałem? A, są obrazki, no ta. Pomóż przy pracach, to trzeba będzie jakieś rozjazdy robić, ja chciałem pojechać normalnie, gro. Postaraj się dojechać, stawiam czoła efektom gwałtownej burzy. To jedziemy. Co prawda godzina 30 to będzie 2 godziny pierwszy odcinek trwał, grubo. Ja chciałem ten odcinek na 10 rzucić, a się chyba nie uda w takim wypadku. Nie wyrenderuje mi YouTube tego na 10.
Dzień dobry. Załączmy sobie wycieraczki na szybki tryb. Pewnie trzeba będzie otworzyć. Aha, trzeba najpierw kluczyki włożyć, no ta logiczne. Neutralny. Reflektory pełne. Serio? Pełne to max pewnie. Dobra, teraz możemy otworzyć. Aha! Ja teraz zamknąłem. No i gitara, panie. Przyjmujemy pasażerów. Mam od razu napisane, że 40 mil na godzinę możemy tutaj jechać z poczką. Ustaw naprzód. Okej. Okay. I co, mogę jechać? Czas ruszać. Pamiętaj, aby zwracać uwagi na znaki ograniczeń i zmiany sygnałów podczas podróży. O, to teraz się jakoś tak wyświetla. Jakiś taki wykres jest. Coś się zmienia. Może być ciekawie. Czyli następne ograniczenie będzie do 25, tak? Ciekawe za jaki ten. Powiem szczerze, że chyba se włączę. Teraz opieram się wszystko na zegarach, ale w sumie, dobra. Spróbujmy, tak. Aha, dobra, już widzę. Może tu 25 się trzeba było jechać. To mnie gra zrobiła w konia. Może się nauczę rozglądać i po znakach patrzeć. Będzie lepiej w końcu. Trochę małe te zegary jak na moje oczy. Ale niech im będzie, czyli tak, zbliżamy się, będzie 125, z tego co rozumiem. Tak, czyli to nam skoczy na 125, ograniczenie. I zielone światło będzie, potem będzie żółte. W teorii. On teraz mi pokazuje, że mogę jechać 115? Jak to jest? No cóż, muszę się tego naumieć. On teraz mi pokazuje 125. Dobra. No ale muszę przyznać, że fajne urozmaicenie. Chyba, że tak było też i w poprzedniej części, tylko jechałem na standardowych ustawieniach i mi inaczej podpowiadało. No ale dobra. Możemy się i tak pobawić. Znaczy teraz możemy śmigać do prędkości 125. To lecimy. Jak tam wygląda z zewnątrz? O, burzę słychać. A za głośno. 65 punktów teraz daje za poprawną jazdę. To chyba coś znowu zwiększyli. Chyba, że jadę na tak zwanym trudniejszym ustawieniu i dlatego więcej punktów dostaję przy okazji. Może być. Teraz mamy z górki. Na razie nie powinno być ograniczenia prędkości. Z tego co rozumiem. Obym się nie zdziwił. Ale podoba mi się to fioletowe. To co to jest? Jakaś wykładzina. Dwa razy będzie żółte pod rząd. Czyli jest szansa, że potem będzie czerwone. Nie no, tak na oko ostrzejsze są tekstury jak na razie. Tak jak się teraz jedzie, to się nie czuje tego, że się dorysowuje coś przed nosem.
Więc spoko. Mapa raczej też duża. Wszędzie budowla. Tylko to godzina 30 tego scenariusza. Może być grubo. Nie wiem, ten zatrzymanie w lokalizacji Grantham to mi się skojarzyło z tym, z Gotham. I to, że ten rycerze Gotham będą w Game Passie niedługo. Na pewno spróbuję, znaczy na pewno ogram parę odcinków, zobaczę czy się wkręcę. Starego Batmana bardzo lubiłem. Trójka mi tak trochę nie podeszła. Ale rycerze Gotham robili... Zrobiło inne studio, nie Rocksteady. I były strasznie słabe recenzje. Dlatego olałem to, nie kupowałem. Ale teraz zrobili mi niespodziankę w Game Passie. Będzie można spróbować zagrać. Oczywiście na pierwszy ogień pójdę tą Batgirl. Ja no nie wiem. Tam chyba jest... Nie pamiętam. Młody Robin jakiś? Cztery postacie są. Nie pamiętam jak taki gościu, co się głównie nawala nazywa. Teraz w zasadzie czy można patrzeć tylko tutaj w zegar. Okej. Okay. Nie wiem co to oznaczało, że... W w kółeczku. Że przejście? Właśnie się każe, że założycie syreny, dostanę jakieś punkty. Użyto sygnału dźwiękowego. Nie, fajnie, no to... Za to już nie dostałem. No, nie, to nie. Co my tu mamy w ogóle w tym? Zatrzymanie. Dwa razy zatrzymanie. Zmiana mocy. Z elektrycznego na spalinowe. Jeju, to ja tego nie lubię strasznie. Pamiętam jak w te żywe się męczyłem, żeby na inne zasilanie przejść. No tutaj mam nadzieję, że gra mnie poprowadzi za rączkę. Na razie. A jedę 115. Daj trochę czadu tam. Widać, że to ta stworzona dla linii szybkiego ruchu. Właśnie jak ta mapa wygląda. Okej. Okay. Sporawa ta mapa. Tak się mi wydaje. Jak to jest takie jakby szybkiego ruchu, że 125 można lecieć przez półtorej godziny. To właśnie może ta nowość w tej części polega na tym, że przesiedli się na przykład na silnik. W sumie nie wiem czy ten... Może już jest Unreal 5 i teraz te trasy mogą być dużo, dużo dłuższe. W sumie... Czy to jeszcze pada coś? Nie wiem, ale zwolnię. Bo przekroczę prędkość. Nawet nie ma czasu się pobawić tymi guzikami wszystkimi. Może zadzwonię do naszej tej koleżanki, co nas przyjęła. Coś nie wiem, pada czy nie pada? Nie no, słychać, że jakaś burza jest. Właśnie jak otworzę okno, nie mogę otworzyć. To rozumiem, jakieś gniazdko z kontaktem. Prędkość wentylatora. Możemy sobie włączyć ogrzewanie. Lubię 21.
dobra, co tu się dzieje? Widzę, że teraz zwolniłem. Tego typu ten... pociągi są fajne, tylko mało widać. I mijanka. Miga żółte, tfu. Coś było o migającym zielonym, że to wtedy można jakby... O Jezu, serio? To takie ten? Będą scenariuszowe wtrączki. Zachowaj czujność, postaraj się doprowadzić pociąg do bezpiecznego punktu w razie, gdyby trzeba się było zatrzymać. Okej, może to tak mnie ten... Informuje, ostrzega, że coś się może wydarzyć. Nieciekawego. No ale jadę, no co zrobić? Ostro pod górkę i zwalnia się. No wyjebiście to wygląda. Co prawda, ktoś patrzący z boku może powiedzieć, jak osoba, która na przykład, tak jak ja, FIFA co roku nie gra systematycznie. Dla mnie FIFA jakby co roku jak odpalam, to jest dokładnie to samo, co w tamtym roku. Więc tak samo osoba, która nie grała w trójkę na przykład, może uznać, że czwórka to niczym się nie różni, ale nie, no ja czuję, że się różni. Jest jakby może w końcu prawdziwe 4K na konsoli, bo jest ostrzejszy obraz na 100%. No i graficznie też spoko, no. Niby bez zmian, ale dla mnie bomba. Cóż, powrócę znowu do środowych nagranie z pociągów. Tylko mam nadzieję, że no na innych trasach te scenariusze też nie będą po półtorej godziny. Wolałem takie scenariusze typowo tam po 45 minut góra godzina. Półtorej to już wydaje mi się, że za dużo. Za długie. No ciekawe, czy można sobie samo jebkę walnąć. Zrobię sobie okładkę na kanał. Wróćmy do środka, kolego. Mimo to jak sobie zdjęcie robisz na okładkę, a ten... się rozbij się o coś. Ale wyraźnie kolego zwalniasz, to mi się nie podoba. W sumie nie ma podanego czasu, kiedy mamy być. Jest tylko po prostu zatrzymanie się i tyle. Z powodu przerwy dostaje prądu całkowicie utracono zasilanie pociągu. Musi przełączyć się na korzystanie z silników spalinowych, aby przywrócić moc i kontynuować jazdę, okej. Okay. Naciśnij spalinowe. Opuszczenie pantografu. Już teraz jedziemy na spalinówce. No pantografu nie ma. Kurde, nie wiedziałem, że są takie ten elektryczno-spalinowe. Znaczy nie no, domyślałem się, że są, nie, ale... Ale że jeszcze tak jest praktykowane. Zaraz trzeba będzie ten... wyhamowywać troszeczkę. Zatrzymanie, przyjmij, zmiana mocy. Przejedź przez lokalizację.
Zatrzymanie w lokalizacji pastwisko rolnika. Porozmawiaj z rolnikiem, zajmij miejsce w siedzeniu. Serio? Takie urozmaicenia, że będziemy ten, no... W sumie co tu się dziwić, jak ta pani nas przywitała na początku trasy. Raz, że to wychodzi z jakimś rolnikiem, gada. Dobra, mamy zaraz ograniczenie do 115, z tego co widzę. A my jedziemy 97, czyli jesteśmy niezagrożeni prędkościowo, proszę państwa. Iść na pastwisko rolnika, zagadać z rolnikiem. Co to jest? Po co to jest? Jakieś takie głupoty mi się wydaje robią. Wjeżdżamy w tunel. W tunelu tak sobie to oświetla, no ale cóż. Przynajmniej tutaj jest ładnie. Gram tam 9 samochodów. Na zewnątrz 11 stopni. Fajne. Dobra. Wypadałoby zrobić ten bardzo dobre zatrzymanie. Nie tak jak w samouczku. Że przeleciałem chyba 15 metrów, yardów, nie wiem. No, kto wiedział. Bo tutaj nas czas nie goni. Oprócz tego, że odcinek mi się wydłuża, ale ten... Chodzi mi o grę. Mamy czasówkę wyłączoną, więc... Można będzie troszeczkę... Powiedzmy, hamować teraz. Dajmy na 30. No i tak dosyć ospale on hamuje ten skład. Z tego co widzę. W sumie 0,5% z górki to może. Może i tak być. Żółte światło, podwójne, to będzie kolejne żółte, to pewnie będzie ten czerwone, ale myślę, że doczłapie się już do tej stacji, tak mamy czerwone. Zwolnijmy, żeby się nie wpindolić na czerwonym i szybko skończyć scenariusz. Jak to czasem mi się udawało. W trójce, w dwójce. Przed dwójką był chyba TSW 2020 chyba. Też miałem przyjemność pograć. Zasadniczo w tą grę zacząłem grać dzięki temu Game Passowi. Mi się spodobało. I sobie kupiłem. Co prawda nie TSW 2020. Wydaje mi się, że TSW 2 jak wchodziła, to dopiero sobie kupiłem. Z tym, że jeszcze skorzystałem z promki za to, że była gra w Game Passie i tam sobie parę tras tańszy kupiłem. I te trasy wszystkie jak na razie przechodzą do kolejnych części. Zobaczymy jak teraz będzie. Ty koleś weź. Bo ja nie wiem gdzie te światła są. Nie widzę. Gdzie to są światła? Dopiero tam. Dobra. Ale jakbym miał sam te silniki przełączyć. Ale chyba łatwiej jest jak w tym. W te drzewa. Zastanawiam się, czy mam poprosić, nie wiem, o przejazd?
Orzucono, czekaj na zmianę. O! To lubię. Wyhamowałem, to oni zdecydowali się na zmianę światła. No jedź. Ciekawe, czy koła tracą przyczepność, czy gdzieś to widać. A teraz zarzuciłem na najmocniejszy bieg. Czwórkę. Myślałem, że to jakiś ten telefon. No jedź szybciej. Stefanie. Może za duży bieg wrzuciłem. I się wolniej rozpędza. Zasadniczo jest z górki. Za chwilę będzie ograniczenie do 205, ale zasadniczo mi to nie grozi. A potem będzie do 15. Dobra. Poczłapmy sobie trochę tak. Nie, ale podoba mi się ta rozpiska w prawym górnym rogu z prędkością i ze światłem. Jest spoko. Teraz powinno się jechać 15. My jedziemy nawet 9, 10 teraz. On będzie przyspieszał, bo jedziemy z górki. Z góreczki na pazureczki. To są, jak będziemy taką prędkością światła jechać, to się nie dziwię, że ten scenariusz 1,5 godziny trwa. Patrzę na te zegary, bo nie wiem, jaka prędkość jest. Dźwignia mocy. No to raczej nie ma szans, żebym stację przeleciał przy tej prędkości. Raczej będzie dobre zatrzymanie, tak myślę. Czemu nie można jakby ten trochę szybciej wjechać? Tylko 15. Ludzie czekają, mokną. A ja jadę jak ta pipka. No ale spoko. Przynajmniej ten kolorowe parasole mają. Zasadniczo. Ktoś ma w ogóle czarny? Czy ten szary to czarny? Dobra, hamuj. Stefan, hamuj. 410? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Chyba trochę za daleko zaparkowałem. Co tam powiecie, drodzy pasażerowie? Ten mu parasolką wjechał tam. Ten mateczkę to nie ma parasola, no logiczne. Z której strony ja to otwierałem? Z prawej. Blokujemy. I co teraz gra będzie chciała ode mnie? Zmiana mocy. Czyli zatrzymujemy silnik. Elektryczne. O, tu jest elektryczne. A to co? Podniesienie pantografu. I... Dobra,
robota zasilanie znowu działa. Znów działa. Możemy ruszać, tak? Okej. To jedziemy. Aby te 15 min tylko wyjechać i będzie gites. Jedziemy po płaskim terenie. Za chwilę będzie 25. Zapewnesz. Tak, już widać tutaj 25. A potem będzie 115, 125 i potem znowu 115. To tą trasę projektował, panie kochany. Jak tak można? To tak się da w ogóle? No czemu nie mogę już 25 zasuwać? Powinno się chyba dać. Dać. Ciekawe, ile ten odcinek wyjdzie. 2 godziny? O, dobra. Mamy 25. To idziemy 25. Dobra. Burzowo. Nie wiem, ale straszna lipa. 25. Panie kochany. Kto to projektował? Chyba, że tu chodzi, żebyśmy z zakrętu nie wylecieli. Możliwe. Tutaj sobie skręcamy. Fajnie te wagony skręcają. Mamy 20. Daj troszeczkę mocy. Daj. 24 niech będzie chociaż. Dobra. O, teraz jest z górki, to powinniśmy ten. Zaraz do 25, ta. Teraz będę hamował dla odmiany. Majestatyczny szum wycieraczek towarzyszył Stefanowi. Która to godzina jest? O 10:28. Co to jakieś maszty, boisko? No, bo się tak zajarzyłem, że jak są słupy oświetleniowe, to pewnie ten. Jakieś boisko. O, mamy 115. Kurde, co gro, nic nie mówisz. Czas się rozbrykać. Następne, aha, jeźdź przez lokalizację. Lokalizacja jest za 13 mil. Okej. To jedziemy. Ale trzeba przyznać, że przestronna kabina. Tam prędkość. Nie wiem, strasznie wolno się rozpędza i strasznie wolno hamuje. Asik szybciej ten dechę dawał. Chyba, że coś się zmieniło. Wprowadzili nową fizykę, nowe ulepszenia. Może tak być.
szkoda tylko, że tak słabo w tym tunelu oświetla. I światełko w tunelu też widać. Jakoś tak miga. Dobra, wyjeżdżamy. Teraz mamy na chwilę 125, ale za chwilę i tak chyba 115 wróci. No i 100. Jedziemy, jedziemy. Tutaj chyba jakieś ekrany się powinny też zaświecić. Lampka do czytania. To dla pasażerów czy dla mnie? Dobra, powiedzmy, że... to mogę jechać 125, czy będzie 115 za chwilę? Pytanie odwieczne. Na wykresie po prawej mi się nie wyświetla, że będzie jakieś ograniczenie prędkości. Dobra. Walimy 125. Jak dają. Jako, że jest spadek, to wezmę do 123. I styka. Tak, w teorii powinienem przyspieszać jeszcze. Chociaż już jest 0,3%, to raczej nie. Tereny wiejskie. A na serio. ten. Przejedź, zatrzymaj się. Pastwisko rolnika. I co, ja jakieś krowy będę przepuszczał? Czy co? Ciekawe. Aj, uderzyłem w mikrofon. Mam nadzieję, że nie przyniosło się na audio. Cześć, dostałem zgłoszenie, że kilka krów wyszło na trasę kolejową niedaleko twojej lokalizacji. Zachowaj czujność. Możliwe, że właściciel krów będzie potrzebował twojej pomocy w zaistniałej sytuacji. Serio? A te krowy gonił? Grubo. O nie, muszę hamować. Bo to już jest 1,5 mili. Jeszcze krowy zabiję. Przejadę. Będą hamburgery. Strasznie długo hamuje ten. Ale to może duża prędkość jest. Dodatkowo tory mokre. Cholercia wie tam. Ale coś czuję, że będę ten... mu pomagał krowy z torów ściągać. Coś tak czuję. Przeczucie takie mam. Jak coś widać? Ciekawe, czy przeciętny maszynista miał takie przygody jak ja teraz. Że dostał ten sygnał, że krowy na torach. Trzeba wyjść i je wydoić na przykład. Tu w sumie jakoś przy tunelu widzę. Normalnie atrakcje sobie wymyślają, ale to w sumie dobrze, bo tak to były nudy w tych scenariuszach. To pewnie jak się nie chce mieć takich głupot w stylu krowy na torach, to pewnie trzeba rozkład jazdy zajeździć i tyle, no. Ale dla mnie spoko. Ciekawe jak ktoś będzie inny nagrywał. Czy zrobię jakieś fotki tym krowom i ten. W sumie. Może ja te zrobię. Krowy na torach. No są.
Mućka. I co? Nie mogłeś ich wziąć, tylko czekasz na mnie? Na serio. Powinno UFO przylecieć i je porwać. Ej, porozmawiaj z rolnikiem. Co tam, panie rolnik, pojesz? Witaj. Dobrze, że udało ci się zatrzymać. Przepraszam za moje krowy, uciekły z pastwiska i niektóre zostały się na tory. Całe szczęście żadna nie ucierpiała. Głupio mi o to prosić, ale czy możesz mi pomóc przeprowadzić się z powrotem na pastwisko? Czuję się, jakbym w Truck Drivera grał. Na serio. A już? Dobra robota. Krowy wróciły na pastwisko, a trasa jest czysta. Wróć do pociągu i ruszaj dalej. Ty koleś, nie mów mi, jak mam żyć. Ty, no lasiem. Krowy schwocić, a ich już nie ma. Dobra, bo jeszcze mnie ten... jakiś pociąg przejedzie. Będzie mi mówił, co mam robić. Dobra. Nie w tą stronę. Dałem gaz. Postraszmy mu trochę krowy. Nie mogłem trafić. No nic. Jedziemy. Krowy opanowane. Aj, krowy. Krowy na torach. Do czego to doszło? Aj. Przynajmniej Kargul z Pawlakiem to mieli chyba jedną krowę tylko. Ze sanacji to było, panie. Co się dzieje? No i co teraz? Będzie przejedź. Jedź. Jedź, zatrzymaj się i koniec. Dobra. To jedziemy, jedziemy, nie śpimy. Mogę czegoś jeszcze podotykać? Może jakieś punkty wlecą? Chciałbym na mainie pojechać, ale widzę, że... A tutaj chyba... jak koła się ślizgają, to... kiedyś się piaskowało, teraz to nie wiem. Bo są co? Drzwi, sygnał do zamykania, sprzęganie, dobra. Jaką my mamy prędkość zaraz, bo wywali mnie zaraz z butów i będzie. Chyba jest na razie okej. Ciekawe, czy te się da gdzieś... hamulec śnieżny? Jakaś nowość. Co to jest? Lampka do czytania. Oświetlacz. Oświetlacz włączony, ale... co on podświetla, to nie wiem. Temperatura 21. Dobra. Się napatrzyłem chyba. 105. Dodajmy jeszcze trochę. Czadu. Uważając, żeby czerwone światło mnie nie zaatakowało. Ale zasadniczo, teoretycznie, jak będziemy przejeżdżać przez stację, powinno być jakieś ograniczenie prędkości. Tak czuję. A w sumie to zabawne. Jedziemy w Anglii i mamy angielską pogodę, można by powiedzieć. Deszczyk. W ogóle, jaki to jest miesiąc?
Nawet nie wiem. Wiem, która godzina, jaka temperatura, ale jeżeli jest 11 stopni o 10, to może już jakaś bo przelecisz. Może jakaś jesień. W sumie nie ma tych. Chyba drzewa nie są zazielenione. Emily Turner, cześć, właśnie dzwonił właściciel krów i potwierdził, że już nie stoją na torach. Chyba nie było w tym twojego działu, co? W każdym razie będę cię informować o wszystkim na bieżąco. Dalej sprawdzamy. Nie przeczytałem. No i na pełnej. Przejeżdżamy. Dobra. Za chwilę będzie ograniczenie do 100. To wyhamujmy w takim wypadku do tej stówki. Stówka. Dobra, mamy stówkę. A za chwilę wskoczy 125. Widać, że wskoczyło. Mnie to zawsze zastanawia, kiedy to się liczy, czy jak lokomotywą przejeżdżam, czy końcem składu. Jakoś tego nie wylukałem nigdy. Ograniczenie powinno się od czubka lokomotywy zaczynać, tak mi się wydaje, a przyspieszenie od końca, no. No, w sumie tak, no. Ciekawe, czy no, przy każdym przejeździe powinienem sygnał dźwiękowy zarzucać. Czy nie warto aż tak się bawić? W sumie dużo tyle tych guzików, a jakoś tak smutno. 116. I się jedzie. A tradycyjnie doczłapię się tak do 123. I dam sobie na wstrzymanie. Dobra. Daleko jeszcze. Jeść przez lokalizację i następny już będzie przystanek. Tylko ciekawe, czym on udaje zatrzymanie w Doncaster i potem znowu zatrzymanie Doncaster peron 4. Jakoś tak to dubluje. Z jakiegoś powodu. Tylko nadzieję, że na koniec scenariusza, w sumie na koniec trasy czerwonym światłem nagle mnie nie zaskoczy. Jak to ta gra ma w zwyczaju. Niby człowiek o tym mówi, niby człowiek ten jest przygotowany z grubsza, nastawiony, ale i tak zapomina. Ale wydaje mi się, że wywali się. Długa mapa jest. Jadę i końca nie widać. A to dobrze. Ja będę jechał jakimś pasażerskim. Trzeba będzie się na każdej stacji zatrzymywać. To wtedy pewnie będę płakał, no ale jeszcze nie teraz. Zastanawiam się, jaką drugą trasę wybrać na następny odcinek. Pewnie też jakąś z nowszych wezmę. Tak myślę.
kolega zwalnia, to trzeba trochę dorzucić do pieca. Zero-trzy wzniesienie i dopiero na trzecim biegu potrafi ten coś tam przyspieszyć. Dosłownie przed wjazdem, przed światłami z żółtego mi się na zielone zmieniają. 9 mil, jedź przez lokalizację. Ciekawe ten Doncaster, czy jest daleko, czy niedaleko. Może bym się wyrobił w półtorej godziny? Chyba, że dojazd do stacji końcowej będzie wymagał prędkości, nie wiem, 5 mil na godzinę na przykład. I się wtedy zejdzie trochę. A tak jak bym z boku patrzył, to można pomylić się, że to nie jest gra. Kurde, mogliby się wysilić, jak już ich ten fokus przejął. Jakąś polską trasę w Polsce by zrobili. Co im szkodzi? W Polsce jest tyle fanów kolejnictwa, pociągów. Się człowiek doczekać nie może. Już bym, powiedzmy, w tym miesiącu kupił tą polską gierkę o pociągach Sim Rail, ale ten... Ona kosztuje 150 zeta. Więc musiałem wybierać, czy TSW4, czy Sim Raila. No, wybrałem, jak widać, TSW4, ale... Sim Raila, przypuszczam, że już ogarnę jakoś po wypłacie w przyszłym miesiącu. Nawet wolę bardziej tego Sim Raila kupić niż tego Track Drivera nowego. Swoją drogą, prawie nikt nie wpłacił, nikt się nie dorzucił do tego Track Drivera. Smutek taki. Jedynie kumpel tam złotówę przelał, żeby zobaczyć, czy działa chyba. No działa, no. Gierka, przypominam, kosztuje jedyne 277. Więc jakby ten... Od, nie wiem, 10 widzów na przykład piątka wleciała, to już ile łatwiej by było. Znaczy ile, no. Trochę łatwiej by było, no. Dupy to by nie urywało, ale zawsze bym nie musiał zapłacić 277, tylko tam 220, nie? W ogóle idealnie to by było, jakbym nie przekroczył teraz prędkości. Jakby dostawać jakieś gry od dystrybutorów. Ale za cienki bolek jestem. Trzeba samemu kupować. Z drugiej strony, może by było tak, że jakbym dostał tą gierkę, to musiałbym jakąś recenzję walnąć. Panie, ja się nie znam na recenzjach. No i wiecie, jadę pociągiem, jest fajnie, tu mamy deszcz, tutaj tego, kupujcie, albo nie kupujcie, wasza wola. Nie no, jak komuś poprzednie części się nie podobały, to tym bardziej ta się nie spodoba. To bardziej jest taka ewolucja niż jakaś rewolucja. No cóż, no, mi się tam podoba, no. Jestem ciekawy, jak ta inna trasa będzie wyglądała. Tam mam też dwie czy trzy trasy, jak było widać z trójki. Też można by było zobaczyć, jak wygląda na nowej wersji silnika.
żeby nie było tak źle. Aj, ograniczenie do 40 czy do 125, to jest pytanie. Bo ja nie wiem. Na wszelki wypadek dziabnę do 40, no. Nigdy nie wiadomo. Pokazuje 120, no. Ale to się może zmienić. Jakbyśmy skręcali w lewo, to by było 40. A widzę, że skręcamy w lewo. Czyli dobrze, że zhamowałem. Czyli jakby góra pokazuje lewy tor, a dół prawy tor. Tylko pytanie, jak ja nie mam wpływu na to, którym torem jadę. Taka lipa, panie. 16 mil, Doncaster dopiero? Fajnie. A cóż. I jedziemy dalej. Oho, wracamy z powrotem. Okej. A, chyba, że ta gra tak przewidziała, że ten będę skakał z lewego toru na prawy. Dlatego pokazywał takie prędkości. Wężykiem, wężykiem. Dobra, mamy 125. Zasuwamy. Się jedzie. No serio, mogłyby być trochę krótsze te scenariusze. Ale i tam to nie przeszkadza. A komuś jak się będzie dłużyło, to zawsze może albo na przyspieszeniu obejrzeć, wtedy mój głos będzie bardzo atrakcyjny. Będę szybciej mówił, zapewne wtedy. Albo sobie po prostu przeskoczyć o parę minut do przodu. Ja muszę to niestety przejechać. Niestety. Nie no, cieszę się z tej gry. Jak dziecko, normalnie. No serio, nie spodziewałem się, że czwórka wyjdzie w tym roku. Ale jak widać, weszła. To jeżeli do poprzedniej części zaczęły trasy już kosztować tam chyba po 150 zł, to boję się pomyśleć, ile oni teraz krzykną. Ciekawe, kiedy dojdą za trasę 200 zł. W życiu wtedy nie kupię. 200 za taką trasę to już jest grubo. Witaj ponownie. Właśnie odebraliśmy pilne zgłoszenie od podróżującego na temat awarii przejazdu. W pobliżu przejazdu obowiązują wyjątkowo ograniczenia prędkości, więc kontroluj prędkość. Tak czułem, że będzie coś dziwnego. Ale jaki pasażer? Po co to? Nie no dobra, spoko jest. Byle nagle ten czerwone światło mi nie wyskoczyło. Myślałem, że to przelecę na pełnej, a tutaj straszą, żebym uważał na prędkość. Ale raczej jakby było jakieś zatrzymanie w planie, to bym miał tutaj napisane, tak jak z rolnikiem, więc przypuszczam, że chyba mogę lecieć tam. Co najwyżej jakieś światło może mnie zaskoczyć. Czerwone. Może nie. Zobaczymy. Się przekonamy. Mam nadzieję, że następna trasa będzie w pełnym słoneczku.
to będzie jakaś trasa nocna, że znowu nic nie będzie widać. Nie, no może nie będzie tak źle. Źle. Kontroluj prędkość. Nie no, boję się lecieć. 125, bo... O serio. Skoro straszą czymś, to zaraz się okaże, że wyleci mi coś na twarz. No ale jedziemy. Ciekaw jestem, ile razy użyłem słowo jedziemy w tym odcinku. Może trzeba jakichś tych synonimów używać. Śmigamy. Dobra, mamy żółte. Może zacznę hamować, tak na wszelki wypadek. Co by nagle po żółtym się czerwone nie zrobiło. Dobra, jest zielone, czyli spoko. Niecałe 10 mil do końca. tysięcy punktów. Nieźle tutaj punkty lecą. Może dobiję niedługo do 20 milionów, do 2 milionów. 20 milionów to ja będę miał chyba w tym, w TSW 6. Dobra, jak widać zbliża się prędkość 110, ograniczenie w sensie. Ale jadę bezpiecznie 82. To 10 będzie za światłami. Czyli tam widać na zakręcie. No i w tym momencie mamy 110. Czyli jakby ograniczenie prędkości, tak jak myślałem, od początku lokomotywy się zaczyna, a pewnie przyspieszenie od końca lokomotywy. Tak na 90% mi się wydaje. Następne ograniczenie 125. Człowiek, odepnij. Cały czas zielone. Mam nadzieję, że dadzą jakąś trasę, nie wiem, w Stanach, w Nowym Jorku albo coś, ten deseń. Bym sobie tym czymś w stylu metra pojeździł. Tak myślę. Tak w ogóle widziałem plany wydawnicze tego Playwaya. I Playway planuje wydać jakoś symulację metra, część drugą. Jedynka wyszła, ale jakoś tak nie chciało mi się jej kupować. Wyglądała jakby od twórców tego ruskiego busa. Się nie zdecydowałem, ale może druga część będzie już spoko. Skoro Playway jest raczej polskim wydawcą. Mogliby się postarać o polskie metro. By było fajnie. Co prawda, no pociągi to jeszcze pociągi. No widać jakąś tam zieleń, las, jakiś teren zmieniający się. No, w przypadku metra to bym wjeżdżał na stację, potem w tunel. Jechał parę minut tunelem, potem na stacji się zatrzymywał i tak. Tylko stacje by były urozmaiceniem grafiki. Ale jakby była dobra cena jakaś, 60 zł, to by się kupiło. Nie będę przyspieszał. Może się zmieszczę z odcinkiem w 1,5 godziny. By było miło.
szczerą nadzieję, że nie będzie jakiegoś ograniczenia prędkości od jednej mili, nie wiem, tam do 10 mil na godzinę. To by było słabe zagranie. Tak myślę. Jedziesz, Stefan, jedziesz? Kurde no. Nie no. Kurde no, nie no. Chciałem przyspieszyć, ale no. Niedaleko już jest ta stacja. A mi jeszcze nie wychodzi te hamowanie. Szczególnie, że straszy żółtym światłem, czyli może być czerwone na przykład. No chociaż się zmieniło na zielone, no. Czary. Ograniczenia prędkości jak na razie nie widać. Światełka się układają na zielone. Ale to 80 sobie pojadę cały czas. Nie będę przyspieszał. Nie będę. Kurde, ta gierka o Pinokiu wyszła. Ale nie wiem, czy podejście robił. Demko, no, było spoko w sumie, ale... Ale jako fan w sumie Dark Soulsa, no, lubię tak, tego typu gry, ale jakoś... Przynajmniej po demku te Pinokio mi nie podeszło. Może zobaczę pełniaka, jak wygląda. Zagram sobie chwilę na próbę, jak stwierdzę, że jakaś tam miodność z gry jest, to się znajdzie zawsze miejsce na nową serię. Tak myślę. Myślę, że zacznę hamować. Bo to jednak niecałe 2 mile. Różnie to może być. Po 120 będzie 110. Ciekawe, jeżeli... Znaczy 100, jaki 110? Jeżeli 100 jest napisana na górze, to co, będę na lewy tor wjeżdżał? Ciekawe. Z drugiej strony... O, mamy czerwone. Asekuracyjnie zwolnijmy. Żółte straszy. Takie bardziej pomarańczowe niż żółte. Dobra, zwolnijmy. Bo nie ma nic gorszego jak wjechać na czerwone. Na sam koniec. Czerwone będzie dopiero za znakiem ograniczenia do 100. No ciekawe, gdzie ten znak jest. Czerwone światła w sumie widzę. Ale gdzie jest ograniczenie do 100? Tego nie widzę. Czerwone światło. No to chyba nie moje czerwone. Moje jest trochę dalej. Czyli tutaj jest ograniczenie do 100. I skąd ja miałbym wiedzieć? Nie ma żadnego znaku. Chociaż tutaj jest stowa ta dopiero. A czerwona będzie pewnie za tym wiaduktem ta. Teraz pytanie.
Czy czerwone się zmieni, jakby dowolnie jechał, czy jakiś skrypt musi zadziałać i muszę dojechać, przeciąć skrypt i wtedy się zmieni to na zielone. Bo jak na razie to nie widzę żadnego ruchu. Dobra, to na razie ostrzega, że są światła. Tylko pytanie, które światło mnie dotyczy pewnie. Które z tamtych? To nie jest dla mnie. Okej, będziemy kontynuować jazdę zgodnie ze wskazaniami. Ale w sumie tych kresek ubywa, rozumiem. O, już mamy żółte. Brawo. Czyli tak jak sądziłem, tu się bałem, że będzie czerwona, a wystarczyło dojechać kawałek. Już mi dyspozytor zmienił na żółte. Za chwilę zmieni na kolejne zielone pewnie. A godzina 31 już jest. Ale damy radę. Czyli będziemy zmieniać tor jazdy, skoro jest ograniczenie do 305. Tak mi na to wygląda. Tak, w lewo skręcamy. A potem... co w prawo? Nie, prosto. Dobra. A czerwone światło będzie za stacją chwileczkę. Czyli można było spokojnie wbijać na chatę. Minimalne hamowanie, niech będzie tak. Ciekawe, ile jest jakby bufora bezpieczeństwa między zatrzymaniem a czerwonym światłem. Reklama, dźwignę ją handlu. No już blisko, coraz bliżej i będzie za nami pierwsza trasa. Nowej części. Proszę Państwa, co do jarda, on chce wyliczyć tutaj, znaczy wymierzyć, no dobra. Otwórz. Zobaczmy, jak ta stacja wygląda. No torów to przebogato tu jest. I w porze. Pociąg fajny, nie powiem. Stacje też fajnie zrobione. Pogoda angielska. Gdzieś samolot słyszę, ale nie widzę. Czyli co, tutaj lotnisko gdzieś jest? Zablokuj drzwi. Które? Z lewej, dobra. Przynajmniej drzwi się szybko zamykają. Wspaniała robota. Udało ci się dotrzeć do Doncaster pomimo trudnych warunków. Zobaczmy, jak ci poszło. A jakie tam trudne warunki? Krowy mi tylko wyszły. I tyle. Patrzę, jak to wygląda. Przekroczenie prędkości. No cóż, tak to bywa, niestety. Ale punkcioków nawaliło. Łączny wynik trójkami. Srebro dostałem tylko. Jaka liba. To widzę, że ten.
trudniej jest teraz jakby dostać. Dobra, wracam do menu głównego. No i cóż, gierka, tak jak wspominałem podczas jazdy, jak komuś się poprzednie części nie podobały, no to ta też im się nie spodoba, no taka prawda. Ciekawe, czy sklep zaczął działać? Chyba nie. No dobra, nie przedłużam. Dzięki za obejrzenie tego pierwszego odcinka, no i cóż, na drugi zapraszam albo w środę, albo jak się uda wieczorem o 20, tak myślę. A jeżeli ten odcinek jest o 20, no to siłą rzeczy będzie następny w środę. Ale jeżeli ten odcinek jest w piątek o 10, no to jest szansa, że jeszcze wieczorem o 20 będzie kolejny z tej serii. Takie małe święto z pociągami z okazji wydania nowej części. No i dzięki jeszcze raz, uciekam. Hej.